Witam Państwa w studio sport.pl, ze mną Cezary Gutowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego, a za nami rajd Azorów, kolejny rajd na Szutrze, w którym jeździł Robert Kubica. Jak oceniasz ten jego występ, czy te dwa występy, ale zwłaszcza ten na Azorach? Bo początek był świetny, ale nie udało się tego pierwszego miejsca utrzymać. Dlaczego? Znaczy, mi się wydaje, że trzeba na to spojrzeć jakby z dwóch perspektyw. Pierwsza to ta, z której patrzymy ogólnie od początku tej nowej przygody w motorsporcie, w rajdach właśnie, czyli jest to perspektywa nowicjusza po prostu, który musi pewne błędy popełniać. Druga to jest właśnie ta zagadka, o której mówili wszyscy zanim Robert przystąpił do rajdu Portugalii i teraz potem do Azorów, czyli zagadka tego, jak Robert sobie poradzi na Szutrze. No, jeśli chodzi o to drugie pytanie, odpowiedź jest bardzo, bardzo fajna, dlatego że wchodzi na to, że radzi sobie rewelacyjnie po prostu już w drugim starcie, w bardzo trudnym rajdzie szutrowym. Robert pokazał tempo, w którym w zasadzie no, miażdżył czołówkę europejską, był po prostu o wiele szybszy, co znaczy miażdżył o tyle, że po prostu z jego doświadczeniem to nie powinno mieć miejsca. Oczywiście można powiedzieć, że ci kierowcy bardziej doświadczeni na początku nie jechali może tym tempem, bo często jest taka rutyna właśnie, że jednak pierwszy dzień jedzie się trochę ostrożniej, potem w zależności od tego, jak się układa stawka, kierowcy naciskają mocniej. Jednak mimo wszystko no, od kierowcy z takim stażem, jaki ma Robert, po prostu nie powinniśmy oczekiwać, że będzie gdziekolwiek jakby w pobliżu tej czołówki. Taka jest prawda, a Robert tutaj znowu pokazał ogromny skok prędkości, pokazał, że po prostu jeśli chodzi o panowanie nad samochodem na Szutrze i czucie jego limitów, no to w zasadzie to już wygląda doskonale. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie tą kwestię doświadczenia, która sprawia jednak, że no, jest to szóste miejsce, które jest bardzo fajne i bardzo cieszy nas, że Robert dojechał do mety i przejechał wszystko, co się dało, ale pewien niedosyt pozostaje, no bo jednak jeżeli kierowca wygrywa 5 odcinków z rzędu pierwszych, plus jeszcze odcinek kwalifikacyjny i w pewnym momencie te losy się tak przewracają, że traci to prowadzenie, no to szóste miejsce w tym momencie już jest takie, no nie jest takie zadowalające. Bo my mówimy na Szutrze, a tutaj przecież to nie był Szuter, tylko to było błoto, to była straszna mgła. Ja się nawet zastanawiałem w trakcie, patrząc na migawki, czy to nie wypacza w ogóle rywalizacji sportowej, bo to tak jakby w piłce nożnej mecz odbywał się no, na jakimś bardzo podmokłej nawierzchni, jak, no nie wiem, pamiętny mecz na wodzie we Frankfurcie, Polska, RFN na Mistrzostwach Świata. No jest to ciekawe skojarzenie, no z jednej strony ktoś powie, że podobnie zresztą jak Formuła 1, że dlaczego kierowcy nie jeżdżą, kiedy mocno pada, to tutaj, prawda, samochód rajdowy, powinno się jeździć. Wydaje się, że jednak no, pewne czynniki wskazywały, że niektóre OS-y nie powinny się odbyć albo powinny zostać anulowane w całości i tutaj nawet nie chodzi już o ten bardzo podmokły teren, przez który odwołano przecież dwa OS-y, zdaje się. Z tego powodu właśnie. Już nie chodzi o to, że liści błota i wody, ale także o fakt, że kierowcy nie mieli wcześniej okazji wszyscy przyjechać z zapoznania w dobrych warunkach. Było po prostu dużo mgły i to był ten problem, który też zgłaszał Robert, że po prostu nie zna tego OS-u, bo podczas zapoznania nie widział dalej niż na 10-20 metrów. Mhm. Więc i teraz znowu wyjeżdżają w złych warunkach, pada deszcz, co już obniża widoczność, dużo błota i jeszcze do tego mgła, no i w tym momencie ciężko się jeździ. Stąd mieliśmy kilka tych OS-ów, na przykład, w których Robert z kolei jechał o wiele wolniej niż czołówka, prawda? No bo to no, brak doświadczenia, plus brak znajomości trasy, plus właśnie warunki pogodowe. Natomiast ósmy OS pokazał mniej więcej, na czym polegał tutaj problem, bo ja się spotkałem z takim komentarzem, że warunki są równe dla wszystkich. Akurat, warunki równe są dla wszystkich na wyścigach, kiedy jedzie wyścig i pada tak samo dla wszystkich samochodów, przy czym różne samochody się różnie prowadzą w deszczu, więc już na dzień dobry jest różnica. Natomiast w rajdach kierowcy załogi jadą jedna po drugiej. I mieliśmy taki przypadek właśnie na 8 OS-ie, kiedy Robert stracił prowadzenie, spadł na 6 miejsce. Kiedy na początku mieliśmy piękną transmisję z wykorzystaniem zdjęć z helikoptera i były te super widoki tych zielonych gór azorskich, a niżej właśnie błękit oceanu i tak dalej. Przejechało kilka załóg i nagle helikopter odleciał, już nie było tych zdjęć, bo po prostu nagle przyszła mgła i kiedy nadeszła kolej Roberta, czyli to 18 minut po pierwszej załodze, załoga numer 10, to po prostu miejscami jazda była niemożliwa i stąd ta ogromna zmiana czasu. I w tym momencie, no właśnie, człowiek się zastanawia, czy to jednak nie jest trochę nierówne, ale to jest taki sport, takie są rajdy. Jakby ich przeszłość, korzenie rajdów po prostu wskazują, że to w tym kierunku może pójść i że to jest po prostu dość normalne do tego sportu i no, czasami ma się szczęście, czasami ma się pecha, no tym razem wyjątkowo Robert miał pecha, podkreślę, ja bardzo rzadko używam tego słowa, nie lubię go, natomiast ten OS8 i ta mgła to po prostu duży pech. Robert wciąż podkreśla, że nie liczą się wyniki, liczy się zbieranie doświadczenia, więc tutaj doświadczenia nazbierał na pewno mnóstwo i powiedz, to co pozytywne, to chyba, że ten opis, co oni podkreślają, jest coraz lepszy i realizacja potem w trakcie OS-ów. To prawda, o tym mówił Maciek Baran. Po pierwsze powiedział, że nigdy nie przejechał chyba tyle drogi, nie widząc jej w ogóle.
Więc znowu też z punktu widzenia doświadczonego pilota był to rajd bardzo, bardzo trudny, jeśli chodzi o pogodę, ale z drugiej też bardzo pocieszające jest to, że faktycznie Maciek twierdzi, że ten opis zaczyna działać, że z tego opisu jest szybkość. I to był bardzo ważny element do poprawienia. Oczywiście myślę, że to jeszcze przez długi czas będą jakieś mniejsze lub większe korekty, tylko po prostu coraz rzadziej. Natomiast no, generalnie ten jakby podstawowa rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby tą prędkość osiągnąć, w dość szybkim czasie zaczyna funkcjonować dobrze, jeśli się kierować słowami Maćka Barana, więc no, jeśli ten element zostanie poprawiony, a już widzimy, że jest poprawiany, i Robert jeszcze tam kilka takich pułapek pozna rajdowych, no to w tym momencie będziemy mieli już kierowcę kompletnego, który już teraz ma prędkość rewelacyjną, która pozwala mu walczyć z czołówką, natomiast no jeszcze będzie ta jakby powtarzalność, będzie to unikanie błędów, bo przecież też tutaj w tym rajdzie to dachowanie, no to tutaj już Robert sam powiedział, co też pokazuje, że Robert się przyznaje do błędów, kiedy one realnie zachodzą, że no, to był po prostu błąd nowicjusza, że on sobie inaczej wyobrażał tą drogę przejazdu, a trzeba było przyjechać tak, jak ślad pokazywał, tak jak inni kierowcy. No ale to mówię, to są jakieś tam drobne elementy, które trzeba jeszcze dociągnąć, natomiast najważniejsze jest to, że jest ogromna prędkość, jest ogromny talent i to lada chwila, kiedy już te przygody zostaną wyeliminowane i wtedy się zacznie seria naprawdę świetnych wyników. No i jeszcze dobra wiadomość jest taka dla Roberta, że wraca na asfalt, tak? W najbliższym rajdzie. To prawda i już rozmawialiśmy wcześniej, jak rozmawiałem między innymi z szefem Citroen Racing, z Yvesem Matonem, on twierdzi, że Robert jest faworytem po prostu na asfalcie, że już teraz 100% wyciąga z samochodu, już to pokazał na pierwszym rajdzie asfaltowym i że właśnie tylko kwestia opisu do poprawienia. No i nie tylko on, jeszcze przez SAP Calapi, czyli jego największy rywal z rajdu Portugalii, Roberta. Do pewnego momentu też twierdzi, że Robert na asfalcie po prostu będzie kierowcą numer jeden, kierowcą, do którego nie się będą mierzyli. Więc tutaj jeszcze czekamy niecierpliwie i no i teraz, żeby tylko udało się tą serię zwycięstw dociągnąć do samego końca, a być może nawet, żeby nie było ich aż tak wiele, natomiast żeby to tempo było powiedzmy mniej ryzykowne, bardziej nastawione na te niespodzianki, które mogą wyskoczyć ze zakrętu i wtedy będziemy mieli znowu, no myślę, szansę na podium i to prawdopodobnie nawet i zwycięstwo.